Cześć, witajcie w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj Ika Miki, jeżeli dobrze czytam nazwę, czyli najprostsze biurko z portfolio IKEA, biurko dla dzieci tak naprawdę, które jest chyba też jednym z lepszych rozwiązań, jeżeli ktoś posiada naprawdę mało miejsca w domu czy w pokoju, gdzie nie jest w stanie wstawić większego biurka, bo Miki występuje też chyba w większej wersji, na pewno IKEA ma takie modele. To jest najprostsze biurko, które oferuje w zasadzie tylko jedną szufladę, blat i tutaj mamy jeszcze drugi blacik, w którym możemy na przykład zasilacz albo rozetkę do jakiś przedłużacz, rozdzielacz prądu zamontować. Używajcie instrukcji montażu, ponieważ w kilku miejscach można się pomylić i elementy zmontować odwrotnie, co będzie później trudno skorygować, dlatego też warto jednak instrukcję przeczytać. Jedno zastrzeżenie, tak jak powiedziałem, tutaj informuje nasza instrukcja, że montaż jest możliwy tylko w 2 osoby, a tak naprawdę można zrobić to samodzielnie, jeżeli ktoś ma no, trochę większą wprawę w majsterkowaniu. Jeżeli chodzi o kolor, to tutaj mamy wersję białą i wymiary urządzenia, a w zasadzie mebelka 73 na 50 cm. Jest to, słuchajcie, model mniejszy, bo jest jeszcze drugi z szafką nieco większy. To, co również istotne, to to, że samo biurko zostało wyprodukowane na zlecenie IKEA, ale w Polsce. Myślę, że warto wspierać polski przemysł, a waga opakowania to 14 kg. Jeżeli chodzi o opakowanie, ono nie jest bardzo duże, waży kilkanaście kilogramów i myślę, że zmieści się nawet na upartego do każdego samochodu na tylnie siedzenie, więc ta wersja mniejsza jak najbardziej jest godna do polecenia dla w zasadzie każdego. Z transportem również problemów nie powinno być. Słuchajcie, zestaw sprzedażowy do złożenia, jak widać, mała półeczka czy nóżka, tutaj większy chyba jeden bok, blat. To jest chyba wypełnienie szuflady. Tutaj mamy jedną z nóg i parę elementów takich bardziej, że chyba szuflada. To są elementy szuflady i tutaj też chyba jakieś elementy od szuflady. Mamy też worek ze śrubkami, podkładki pod gotowe biurko, jakieś zaślepki, żeby zakleić miejsca na śruby. No i oczywiście same prowadnice do szuflady oraz instrukcje obsługi. Krok, skręcamy szufladę. Takich śrubek powinniśmy mieć 14 sztuk. I wkręcamy je tutaj i tutaj. Mamy kołki do otworków. Teraz składamy boczne ścianki i tutaj wkładamy drewniane wsporniki. To robimy oczywiście z drugiej strony i dociskamy. Teraz przy pomocy takich śrub powinniśmy ściągnąć te śruby razem, ale ja proponuję tego nie robić, zanim nie zmontujemy całej konstrukcji, chociaż instrukcja mówi właśnie tak. Montujemy więc dno szuflady, tak żeby móc nałożyć górną ściankę i dopiero wtedy pościągać resztę. Montujemy tylnią ściankę i montujemy ją tutaj, oczywiście łącząc dno szuflady. Teraz szufladę, górną tylnią w zasadzie część, skręcamy za pomocą tych plastikowych śrubek, tylko uważajcie, bo są tylko 2 sztuki. Do tego celu używamy młotka. Szuflada zmontowana, czas dołożyć do niej prowadnicę.
Teraz dokręcamy prowadnicę. Uważajcie tylko, żeby się nie pomylić stronami. Te wypustki muszą tutaj być. I robimy to za pomocą 8 takich śrub, to znaczy 8 mamy łącznie, a będziemy tutaj wkręcać po chyba dwie śruby. No dobrze, czas teraz, żeby rzeczywiście to skręcić. Wkładamy te śrubki tutaj i oczywiście przekręcamy. I tym sposobem skręciliśmy szufladę. Bierzemy deskę, która ma 3 otwory, taką dużą. Do niej bierzemy taką deskę, która nie ma w ogóle otworów. Wkładamy po dwa, czy dwa w zasadzie, kołeczki. I tutaj nie ma filozofii, z obu stron jest tak samo. Montujemy na siebie. Teraz na górę wkładamy tu kołeczek i tu kołeczek. I bardzo istotna kwestia, montujemy tą półkę, ale to co jest istotne, to to, żeby ten element był z tej strony, a nie z tej. Żebyście nie złożyli to odwrotnie. Tak ma być złożone. I oczywiście wkładamy całość tutaj na górę i dociskamy. Ja mam niestety jedną rękę, więc będzie mi ciężko. Całość po zmontowaniu powinna wyglądać w ten sposób. Przechodzimy do montażu nóg samego biurka. I teraz tak, należy ułożyć je w ten sposób, jeżeli się nie mylę. Czyli tutaj powinniśmy mieć miejsce na 3 kołki i na śrubę ściągającą. Czyli układamy sobie w ten sposób stanowisko pracy. W tych 4 miejscach wkręcamy oczywiście śruby, dokładnie w tych. Obok tej kładziemy sobie mniejszą ściankę w ten sposób i również tutaj będziemy montować 4 śruby, tylko z tamtej strony. Wkręcamy te 4 śrubki z tej strony. Przypominam, tam wkręciliśmy 4 z tamtej strony. Teraz za pomocą 2 śrub przykręcamy tutaj i tutaj prowadnicę. Tak to wygląda po skręceniu. Natomiast na większym boku montujemy za pomocą również 2 śrub tutaj i tutaj drugą prowadnicę, a całość wygląda w ten sposób. Czas zmontować całość. Układamy sobie ściankę większą, dłuższą w ten sposób. Tutaj środek i w ten sposób ściankę krótszą. Za chwilę będziemy je wszystkie te 3 elementy łączyć w całość i skręcać. Teraz słuchajcie, trzeba skręcić te 4 tutaj i te 4 tutaj śruby, ściągnąć. I do tego celu używamy 8 tych. Natomiast to, co istotne, to nie używamy tych długich śrub, tylko te krótkie. Te długie odkładamy na bok, zostawiamy tylko krótkie. Tutaj montujemy kołeczki, 4 sztuki. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Teraz bierzemy blat i w blacie wkręcamy w skrajnych 4 punktach 4 śrubki tego typu i wkręcamy oczywiście. Teraz po skręceniu tych 4 śrub, słuchajcie, wrzucamy na blat tą całą zawartość właśnie tymi kołeczkami w dół. Teraz słuchajcie, po włożeniu oczywiście dociskamy i skręcamy tutaj śrubami ściągającymi, dokładnie tymi dużymi. Słuchajcie, po skręceniu powinno wyglądać to tak. Tutaj śruby dociśnięte, kontrujące, ściskające, ściągające. Tutaj również druga, trzecia i czwarta. A całość prezentuje się w ten oto sposób.
Teraz do biurka montujemy metalową nogę i na trzy śruby będziemy ją oczywiście skręcać tutaj, te długie, tak żeby całość była stabilna. I to jest, słuchajcie, pierwszy raz, gdzie używamy imbusa chyba w tym montażu. Śruby po zmontowaniu powinny być dokręcone dobrze, tak żeby całe biurko w zasadzie się nie ruszało, albo ruszało się całe, a nie sama nóżka. Teraz korzystamy z tych czterech nóżek i dwa z nich montujemy tutaj i na drugim końcu. Zostały nam dwa elementy, nóżki z drugiej strony i tutaj ciekawostka, z jednej mamy filc, a z drugiej mamy takie oto dziwne nóżki, które tutaj montujemy w tym miejscu i z drugiej strony montujemy oczywiście tutaj. Czyli tu mamy coś takiego. A z tej strony mamy podkładki filcowe. Ponieważ są cztery sztuki, ja postanowiłem wszystkie cztery zamontować, wykorzystując dostępne elementy. Ostatnim elementem jest włożenie szuflady. I szuflada powinna zjechać w dół. Ostatnim elementem jest ten element i wkładamy go do środka. Według instrukcji jeszcze powinniśmy te cztery naklejki nakleić tu, w tych dwóch miejscach i z drugiej strony oczywiście